jedliśmy trawę. Nazywaliśmy to szczypiorkiem leśnym i to było dobre, to można było przełknąć. Natomiast kiedy zerwałam liścia z drzew, chciałam przełknąć, to nie mogłam niestety. Wtedy rozebrano nas, ogolono głowy. No i dali nam to więzienne ubranie i oczywiście numer. Już wtedy nikt nas nie nazywał po nazwisku, tylko po prostu byliśmy numerami. Ja wtedy tak się modliłam, jak nigdy w życiu się nie modliłam. Tak modlić się żarliwie własnymi słowami, żeby Pan Bóg mnie obcalał. Byłam od ściany. Jeden przyjaciel to ściana, drugi przyjaciel to matka, koło mnie siedziała. Bardzo ważne było to, że spotykają się dwie kobiety, kobiety z różnych pokoleń i poznają swoje życie teraz i poznają swoją przeszłość. Ja bardziej byłam na początku zainteresowana teatrem, bo bardzo lubię teatr i potem zaciekawiłam się też tym tematem, bo nie za bardzo znałam i dużo mi dało spotkanie z paniami. Powtarzamy znowu raz. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Aha, czyli zawsze to wszystko jest jakby na dwie strony. Na dwie strony powtarzamy. Tak. Najpierw ona, potem ja. My z panią Krystyną koordynujemy projekt i bardziej skupiłyśmy się na właśnie tej integracji międzypokoleniowej i bardzo mi zależało, żeby te dwa pokolenia się polubiły, żeby zawiązały się jakieś przyjaźnie, jeżeli tak można to nazwać. A pracę taką już czysto teatralną zostawiłyśmy ekspertom z Instytutu Teatralnego. Nie koleżanki pod ręce. Patrzyłam wtedy na tę martwą Rosjankę, ale nie wiedziałam, czy to ona tam leży, czy może ja. Ponieważ występują z nami starsze panie, to tak naprawdę nie może być tak, że ktoś wyjdzie z tego spektaklu i powie, że mu się nie podobało, że było nudno, bo to nie jest typ spektaklu, po którym można wyjść i powiedzieć, nie podobało mi się. To jest zupełnie inna historia i trzeba się skupić na wspomnieniach tych pań i my nie jesteśmy tutaj najważniejsze. Niektóre rzeczy naprawdę były wstrząsające i w sumie do teraz jakoś to w nas siedzi. Myślę, że zupełnie inaczej patrzymy na ten projekt. Już nie tak, że chcemy pograć na scenie i tak dalej, ale że jednak ta historia jest że to też najważniejsza. Te najbardziej wzruszające i wstrząsające historie opowiadają same panie. My nie mamy bagażu doświadczeń, który pozwalałby nam na opowiadanie takich historii, a przez to, że panie snują własną opowieść, my jakby ją ilustrujemy. To, co jest pań, zostaje w ich ustach. Bardzo ładnie tańczyłaś. Zawsze narzekam, że jesteś chuda, ale do tańca jesteś idealna. Bardzo dużą satysfakcję właśnie mi sprawia to, że mogę coś zrobić dla pań, które chcą przekazać tę wiedzę, dla dziewczyn, które chcą się czegoś nauczyć. I sprawia mi niesamowitą radość, jak właśnie widzę, że to wychodzi, że to się udaje. Jeśli ja wiem, że jestem komuś potrzebna i z tego będzie jakiś pożytek, to naprawdę warto coś takiego robić. Każda z nas fałszuje, tylko każda inaczej fałszuje. Kiedyś jedna z dziewcząt powiedziała, ja bym tego nie przeżyła. Ja powiedziałam wtedy, że wy nie musicie przeżywać tego samego, obyście nigdy w życiu nie musiały tego przeżywać, ale chodzi o to, żebyście wiedziały, co wasze poprzedniczki w waszym wieku przeżyły, żebyście potrafiły korzystać z wolności, jaka wam jest dana. Dobra, Natalia, na rabo, już miałaś swoje 5 minut. Teraz akurat jesteśmy w takim okresie, kiedy w ogóle życie jest trudne, no bo dojrzewamy, nasze ciało się zmienia, buzują w nas hormony i mamy różne kompleksy, problemy i tak dalej. I jak teraz pomyślę, że te panie przeżywały te naprawdę trudne lata i w zasadzie zostało im to odebrane, zamiast narzekać, jakie to dorastanie jest męczące, to sobie zaczynam zdawać sprawę, że matko, przecież to jest super okres i trzeba z tego korzystać. I to się nazywa walka, pamiętacie sukienki? Teraz mi... Złoto to nic, chodzi o to, by było być więcej. Nie rośnie się.
jeszcze do tego lubić kogoś i kochać go jest nic. Najszczęśliwszy być, ale mieć przed sobą świat. Zakochany być i kochany być i mieć ciąg 20 lat. Może jutro będzie lepiej. Może ale ja myślę, że jak poćwiczymy parę razy dzisiaj, jutro to będzie okej. Okay. No. Jeszcze raz. Tak ja stałam tą piosenkę jeszcze dawniej. Ale ta piosenka to jest nieśmiertelna. Nie słaba, nie zdradza, lecz mam być więcej. A jeszcze do tego mieć kogoś miłego i kochać go więcej nic. Najpierw.